Cześć, tutaj FKP Friends, a to jest Mining Simulator na Robloxie. No już na początek chciałem wam powiedzieć, żebyście zostali na sam koniec, ponieważ na sam koniec będziemy otwierali... O, proszę bardzo, 5 Mythical Hat Crate'ów, czyli najlepsze czapki, które mogą tutaj być. Mam na sobie legendarne Doombringer, który daje to. Nie umiem tego robić. I Ice Crown, który daje tylko Dwarwalue, ale aż 2.2 razy. I tak, to wszystko daje mi łącznie tak. Gra stawał 1, teraz mi daje 90. Także 13 rebirthów mam, także wiecie. Także tak. Tu macie sobie ten sklepik, możecie sobie kupić tools. Czyli tym, czym kopiecie. Plecaczek sobie lepszy, ja jeszcze na przykład nie mogę. Tutaj macie tokeny, za rebirthy dostajecie 20 tokenów i możecie sobie coś kupić. Sobie na przykład kupuję Legendary Eggy. No i oczywiście kosmetyki, czyli skrzyneczki. No i oczywiście też za Robuxy. Oczywiście także są inne światy, żeby nie było tylko jednego. Jest też tak Tam Space to kosmos, ale tam. Jesteśmy gdzieś na Księżycu na przykład. Tutaj mamy Candyland, czyli cukierkowy świat, zabawkowy świat, jedzenie i najlepszy, czyli dinozauro. Wszystko pokażę na sam koniec, na razie po prostu idziemy zbierać sobie na rebirfa, a po rebirfie wszystko pokażę i będzie opening. Także lecimy z Road to Rebirf. Brałem sobie pierwszą lepszą dziurę. Tylko nikt do mojej nie wszedł dziury oczywiście, bo jest dużo osób, które lubią chodzić w cudze dziury. A kamerka jest po to, aby na sam koniec zobaczyć moją reakcję. O, ten plecak będzie bardzo dobry. I teraz zbieramy sobie na lepszy tool. Tam mieliśmy skrzynkę ogólnie. To dwie skrzynki. A skrzynki tutaj no, są dosyć dobrym rozwiązaniem na expie, nie zbierasz pieniędzy. Oto sobie. Ja na Mining Power nie zwracam uwagi, ponieważ mam duży do Mining Powera dzięki czapkom. Ja zwracam uwagę na Speed Boost, to jest najważniejsze. To jest dla mnie najważniejsze, Speed Boost, ponieważ Mining Powera to już mam od... No, wiadomo o co chodzi. No to co, no to teraz może jakąś małą taką... podziemną bazę zrobimy. Fossil, dinozaur, most fossil. To tak, zobaczmy czy możemy kupić lepszy tool. Speed boostem oczywiście. O tak, ten mi się bardzo podoba, speed boost 10. I oczywiście lepszy plecak mi się też przydał. O, o wilku mowa. Akurat mogłem sobie kupić. Teraz musimy zrobić tam sobie taką małą bazę. No już trochę to wygląda. O nie, spadłem na dół. Do rebirfa teraz potrzebuje no niby 140 milionów, ale to jednak tak trudno to się nie robi później.
to się wydaje, o kurde, 140 milionów, no to będzie bardzo dużo. No, gdyby miało być 140 milionów pierwszy rebirth, to tak, to oczywiście byłoby bardzo dużo, ale to jest już naprawdę 13 rebirth, gdzie jeszcze mam więcej do Orvalua, no to wiecie. O, speed boost 12, jeszcze lepiej. Lepszy plecak? O, oczywiście lepszy plecak, nawet walizkę mamy, proszę bardzo. Mamy walizkę, oczywiście to jest skin do walizki, skiny też możecie sobie za krejciki, a akurat mam tylko hat krejciki. A tu mam moje skiny. Niektóre z nich oczywiście idą do trade'ów. Czapki też mam do tradowania. O nie, spadłem znowu. O, wood chest, bardzo dobrze. Wood chest, wood chest. O, nie. Za 70 tysięcy, no to możemy kupić lepszy plecak i możemy troszeczkę teraz się zagłębić. O, 5 tysięcy jeszcze potrzebuję. Kurczę. Dobra, nie bądź żaby, nie bądź żaby. Przecież to nie będzie trudne. Już się bałem, że znowu będę musiał wychodzić z gry. Dobra, toć to 5 tysięcy, za chwilę będzie. To Surface. Ta, to Surface jest oczywiście. No i good. No i możemy sobie kupić lepszy plecaczek. I teraz możemy troszeczkę głębiej sobie pójść. Aha, dobra. Popatrzcie, ja tylko tu. O, panie. Niestety nie mam walk speeda. No ale co nieco tam zdobyłem. A no dobra, wiecie co, chodźmy teraz gdzie indziej. Pokazałem wam troszeczkę, jak tam to wygląda. Potem jeszcze na sam koniec, jak właśnie wiem. Jak będziemy mieli złe staffa, czyli jedną z najlepszych rzeczy do kopania, zresztą pokażę wam, to wtedy pójdziemy wszędzie, także z lepszym plecakiem i pokażę wam, co na danej głębokości się znajduje. Ja tego fajnego, a gdzie ja patrzę w ogóle? O, tu powinienem patrzeć. Myślę, że ten odcinek będzie taki dłuższy. O, i to jest zły staw. 200 do speed boosta. Kupiłbym to, ale nie. Myślę, że nie trzeba na razie. Także lecimy, zbieramy na złe staffa, lepszy backpack i pokazujemy, co jest w głębinach. A na sam koniec malutki opening. O, 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 kwarc, to już jest 26 tysięcy, no to bardzo dobrze. Taka ciekawostka, kwarc na początku daje chyba mniej niż 1000. Tramidel 26 tysięcy. Jak fajnie rebirfować, więcej hajsiku się dostaje. Stone też na, przy okazji na przykład Stone dawał na początku 2, teraz daje 179. Także ogólnie fajnie jest rebirfować. Znaczy dla mnie te rzeczy mają większą wartość przynajmniej. O, 700 tysięcy, to już coś poważnego będziemy mogli chyba kupić. Speed boost 15, dobra. Teraz na to zbieram. Chociaż może, jeśli się uprę, to jeszcze lepszą rzecz wtedy kupimy, tylko muszę wtedy dłużej wykopać. O, na przykład PZO, tak jest, ja i czysta. O, tego tu jest naprawdę nawalone tutaj, no. Skeleton stąd, o, chesty.
jeszcze tylko to i możemy... Nie, nie możemy jeszcze iść. Jeszcze nie możemy. A, chodź tu. Kol. No to lecimy głębiej. Bez skojarzeń, proszę. O, już jesteśmy na głębokości, gdzie stone 125 jest stone'a. O, coś za 1 800 000, to już mogę coś kupić. Lepszego. Dobra, nieważne. O, plecak sobie kupmy, plecak sobie kupmy, dobry pomysł. No, niech będzie ten. A zbieramy jeszcze lepszą rzecz do kupania. Ech, okulary nie spadacie mi. Dobra, to lecimy głębiej. Jesteśmy na głęboko... Na głębokości 70 bloków, czyli no naprawdę... bardzo dobre. Lecim, lecim. Chodźmy jeszcze głębiej. O, tu mamy golda. Chcę go wykopałem. Lecimy dalej. A właśnie, tutaj mamy golda, silvera, slivera, nie, silvera, dobrze. Siu. O panie, ile tutaj tego wykopałem? Dobra, trudno. Zostawmy sobie parę rzeczy, niech jakieś typki jak trafią tam, to sobie wykopią. Kwarc i dobra. Coś to 3 259 000. Lecimy, szukamy, szukamy. Speedboost 20, Speedboost 30, o, Speedboost 50, góry sławki troszeczkę. Speedboost 50 i tylko 600 000. No to akuracik. Siu. No i dobra, już praktycznie mogę wracać. Będzie czy nie będzie? Otóż nie będzie. Tu się jednak zdziwił. Siu! Ja tam widziałem Mythical Chesta. Jestem ciekawy. Wydaje mi się, że
Coś tam widziałem. Tak! Mythical Chest. Wiedziałem, że on tam był. Coś tam kątem oka zauważyłem czerwonego. Dobra, miejsce to dziurę, trudno. Do 5 milionów. Zobaczmy, To nie, speed boost 50 i plecak. O, idealnie, 6 tysięcy. E nie, zaraz. Czyli właśnie dałem dziurę? O, nie mówiłem, że... E, nieważne. To jest moja dziura i jednak wolę ją z powrotem. Dziękuję bardzo. To była moja dziura i to jest moja dziura. I nikt nie może przejąć mojej dziury, ponieważ ja nie zezwałem. Nie dostałem kontraktu dziurowego. Mam nadzieję, że się rozumiem. Jakiegoś taka dostałem. O! Patrzcie! Ktoś się zakopał na głębokości 115. Spadaj, moja dziura. Idź se tam, na dół, proszę bardzo. Idź se na dół. My cię nie potrzebujemy. Ja cię potrzebuję. Zabrałem jej Mythical Chesta. Jak się czujesz? Mam nadzieję, że czujesz się dobrze, że ci zebrałem Mythical Chesta. Masz, idź sobie tam na dół, szukaj Mythical Chesta. O, proszę bardzo, teraz zebrałem Mythical Chesta. Nie wiem, że ona mi znalazła, to jeszcze ja sobie znalazłem. No. Ach, widzicie, taka to piękna współpraca. A już w ogóle od chyba tak kilku minut ten typ oczekuje na trade, a ja mu nie zaakceptowałem. Trudno. Plecak za 4 miliony. No to będzie grubo teraz. Pojemność 25 tysięcy. O tak. Nie to kliknąłem. O! Plecak z miejscem na 25 tysięcy. I to rozumiem. Akceptować czy nie? Mam plan, astrolujmy go. Czekajcie, strolujmy go, strolujmy, zobaczymy co on na to zrobi. Zaraz zaakceptujemy. Tylko wyrównajmy sobie do 70. Strolujmy go, to będzie dobre. Ja bym tu ci proponował. Ma, proszę bardzo, tak to. I zrób z tym co chcesz. Mnie to nie interesuje. Bacon Dogo. A spadaj. Nie, Bacon Dogo mu nie oddam, nie mam mowy nawet takiej. Bacon Dogo jest dla mnie najlepszą postacią, najlepszym petem z wszystkich, które mam. Ja go nie oddam, pewnie. Nie mam takiej nawet opcji, żebym go miał oddać.
Nie ma najmniejszej opcji, żebym oddał bekon dogo. Chyba że wydropi mi coś jeszcze lepszego od bekon dogo, to wtedy bym pomyślał jeszcze, ale nie, na pewno nie teraz. Teraz nie mam żadnego lepszego od bekon dogo. O, patrzcie, tu już się zaczyna takie poważne. Trawica 1 700 000, znaczy on ma 1 700 000, no wiecie, jak już się ma te rebirfy i te czapki, co ja. No i ogólnie Drawit jest opłacalny. Już za niedługo będą te legendary stone'y. Także oglądajcie, bo za niedługo będzie legendary stone. O, kolejny Drawit, fajnie. Golden chest. Glowstone, o, chętnie. O, kolejny drawit. Jak to miło te drawity sobie tak łapać co chwilka. O, uranium, on mam do questa, mam go do questa, więc bardzo dobrze. Unop Tiny Bill Chest 2 miliony. O kurde, teraz to trafiłem dopiero. Jeszcze drawić za miliona, żebym tylko miał więcej hajsiku. W takim tempie to ja szybko zdobędę złe stafa i tam 50 milionów chyba. A trudno, że kopnę tego stona, jak zaczęliśmy. No nie, zaraz, to nie ten. Teraz mogę. I uwaga. 22 miliony, oj, nie, 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 to jeszcze nie, zaraz, zobaczmy za ile to jest, zły staw za ile jest. 38, czyli jeszcze taka jedna rundka by się przydała. Dobra, to lecimy, a co? Lecimy na Szczecin. Musicie uważać, bo tam jakieś typy wykopały dziurę. No już redstone na początek. Xanium chętnie, Redstone chętnie, Red Rock chętnie, a Cooper już mniej chętnie. Kolejny Redstone i bez zody. I jeszcze drawić, żeby nie było. Goldzik się wie. O! Tu już się moi mili zaczną legendary stone. Także szykujcie się. Szafir 100 tysięcy, też dosyć dobry. Emeraldzik, kolejny szafir, jeszcze diamenty! Dwa chesty. Lava stołek. Emeraldzi, o kurde, emeraldy, ile was tu jest. Myślałem, że Shadow Chest, jeju. Już tak się ucieszyłem na chwilę. O, proszę bardzo, Lava Stone i Safir. I Szafir. Lecimy jeszcze raz w dół. I teraz tak. Zobaczmy, czy już mogę sobie ten mieć złe stafa. Kurde, coś ciągle nie pasuje. Jeszcze 4 miliony, takie 3 drawity by mi się przydały jeszcze do znalezienia. To dobra, to znajdziemy teraz drawity. Halo, halo, drawit, 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 drawit. Zanim ja znajdę drawita, to dziękuję bardzo. Platynum. Platyna. Dobra, jeśli teraz nie będę mógł, to trudno. Kurde, no, jestem za dobry, ludzie chcą ode mnie trade'ów. Teraz już mogę. Oh yeah. Teraz można lecieć, dobra.
Tak, teraz szukamy Shadowstone'a. Jak już znajdziemy Shadowstone'a, to idziemy na każdą mapę. Czyli teraz nasz cel szukanie Shadowstone'a. Patrzcie, która zasuwa. Teraz byście mogli lepiej zobaczyć. Przez Emerald widzicie. O! Gdzie jest Rabbit, kiedy nie trzeba. Już Mythic Stone 6 milionów. To jest tylko mała zapowiedź tego, co będzie się działo wraz z Legendary Stone'em i Shadowstone'em. Legendary gdzieś tak powinny zacząć się od właśnie tej głębokości, ale pójdźmy jeszcze głębiej. A nie, tam Red Rock był. No. A, zostawmy już tamte. Kolejny Mythic Stone. No, no, no. Ale ja chcę Shadowstone. Ten chest też jest fajny. Już trzeci raz ten sam chest. Unobtainable był, co daje 2 miliony. No to takie fajne dosyć. A teraz sobie kupmy plecak do tej. Cenny. Czyli tak. I teraz jest ten moment, kiedy możemy poszukiwać naszego Shadowstone'a. I legendary. Poprawicie mnie w komentarzach, jak się mówi, aby mówił legendary. Dobra, już tutaj gdzieś powinien być ten legendary stone. Teraz trzeba tutaj szukać, po prostu trzeba się rozejrzeć. Legendary. No nie! Musiał jakiś typek zrobić tam dziurę. O, oczywiście, no musiał. Wait, quest. Ja uranium? Jeszcze tylko 4. A no nie, zaraz nie tylko. Aż 4 bym powiedział nawet. Uranium ciężko znaleźć. W tamtą stronę już się nie udajemy. No kolejny Mythic Stone, no. Ale ja nie chcę Mythic Stone'a. Ja chcieć Shadow Stone'a. Ja chcieć Legendary Stone'a. Ja chcieć więcej banana. No nie, na serio, gdzie jest ten Legendary? No, szczęścia nie mam teraz do niego. Halo, gdzie jesteś? I cel wykonany. 14 milionów. Ale Legendary Stone, no i jeszcze ten Legendary został tylko. O, przy okazji uranium, przyda się. Legendary, her Ario. O, jest! I oto Legendary Stone, 7 milionów 900. Dobra. Cel wykonany. Możemy udać się dalej. Tak, teraz lecimy Space. I tam tutaj tak o bardzo dużo się nie różni. Też jest Legendary Stone, też jest Shadow Stone, też są te inne. Ale oczywiście są inne także rzeczy do kopania. Teraz wam to pokażę. Nic nie kopiemy, tylko po prostu w dół lecimy. A będę po kolei pokazywał. O, tu mamy Ice. Tu mamy Asteroid Rock.
Tu mamy opał. Opal. Cooper. Iron. Iron, tego nie było wcześniej. Jeszcze chyba wcześniej kola wykopałem. O, proszę bardzo. Mamy kwarca. To co było wcześniej. Na call. O, proszę bardzo. Hematite wcześniej nie było. A więc lecimy dalej. O, proszę bardzo, obsydian, glowstone. Czyli kolejne te rzeczy, co były wcześniej. Gold, emerald, silver. No i tam dalej będzie tylko jeszcze te wszystkie stone, także tutaj tak. Wiecie, z moją kamerą. Nie tak. A, nieważne. Czyli ogólnie rzecz biorąc, bardzo dużo. Znaczy, mnie też tak mało wcale nie było, ale no to się przyznajmy, że coś nowego tutaj w większości było. Pół na pół. Pół nowych, pół tego samego, co było tutaj. Teraz Candyland. Już na Candylandzie. Także tak. Dużo sugar stone, czyli cukrowy stone. Cukrowy kamień. O i proszę bardzo, icing, nie wiem co to jest, ale to jest ta pierwsza nowa rzecz. No i ogólnie wszystko jest inne. O, proszę bardzo, mamy miętę. Mamy miętę. O, Skittles. Lizaki. Żelkowe mi się. Jelly-Ben, czyli coś z fasolką związanego. O, nie zauważyłem akurat. Teraz było. Czy muszę uważać? Coś z fiszem było. Wiem, że to tak. O, proszę bardzo. Candyfish. Gummy Ore, czyli guma, Candy Fish, czyli tu mamy dwie inne rzeczy. O! Egg Candy 4 miliony. Candy Floss Ore 800 tysięcy. O, tu już się zaczynają takie poważne rzeczy. O nie, Candy Heart, coś w tym stylu tam było. Akurat nie zauważyłem. Muszę to teraz znaleźć. Halo, gdzie jesteś, serce?
gdzie jest to serce teraz? Nie. O, 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 jest. Heart Candy 2 miliony. No i dobra, uznajmy tutaj koniec. Czy tak, no, dosyć fajnych, dużo rzeczy tutaj było. Już jestem godly miner w ogóle. Teraz czeka nas Toydent. Także lecimy wszędzie do 200 bloków głębokości. Zaczynamy od plastiku. Potem blok or. Po prostu bloki. Te Minecolatce. Nie fajnie się teraz poczułem. Minecolatce. Dlaczego? Dlaczego to nie jest takie, jakie bym chciał? No nieważne. Najpierw przy jakiejś głupoty. Także to widzieliśmy. O, proszę bardzo. Gun or. Czyli po prostu pistoleciki. Akurat tutaj większość znam z Toyów, Toylandu. Tutaj mamy puzzle. To będzie spaceship, o ile się nie mylę. Nie, car or jeszcze. Nie wiem, czy będzie tak widać. O, proszę bardzo, car or. Mamy spaceship or, czyli nasze rakiety kosmiczne, tutaj samochodziki. O, samolociki. Już 1 300 000. Tam gdzieś niedaleko powinien być tank or, czyli nasze czołgi. A też chyba nie tutaj. Pójdźmy głębiej. Bez skojarzeń. Teddy Bear Orbu. Teddy Bear Orbu już na tej głębokości. Tu gdzieś tank Orb powinien być według mnie. Dobra, chodźmy jeszcze niżej. O, o, o. Proszę bardzo. Teddy Bear Or. Nie, czekajcie, tak nie będzie widać. O, proszę bardzo. Teddy Bear Or 7 milionów. Oczywiście sobie wezmę. Czy tylko tank or nam tak naprawdę zostaje. O, proszę bardzo, tank or. No i dobra, no i możemy iść. Teraz nas czeka Foodland. Ja na Foodlandzie chyba byłem do głębokości 100.
Także też jestem ciekaw, co będzie jeszcze niżej. No teraz sobie idziemy selnąć te rzeczy, co mamy, aby nie zaśmiecały plecaka. Makaron, frytki, nuggets. O, proszę bardzo, bacon, bacon, banana, bananki i dalej nie wiem. Więc jestem ciekaw. To nic nowego. Dobrze. O! Ciastka! Ciastka. Jak fajnie, że ciastka są. A jeszcze jedną rzecz spróbujmy znaleźć. Inną. Dalej to tam troszeczkę zbyt dużo bym musiał kopać. Także to były takie te Foodlandzie. I uwaga, czeka nas Dinoland i to, na co wszyscy czekali. O, opening najlepszych czapek. Także lecimy. O, tu mamy jojko, jojka. Mięsko. Mamy pewien taki tam amber. O nie, coś wykopałem i nawet nie zdążyłem. To jest za szybkie. Hatite to chyba. O, Black Onyx, proszę bardzo. Jest to fioletowe. O, proszę bardzo, to jest to fioletowe, halite. Fishbones. I oczywiście kościami nie można nazwać rybki. Kości rybki i oczywiście kości tam w cudzysłowie, bo to kości nie są. Są ości. O, proszę bardzo. Pyrit. I skeleton. Łamie. No i powiedzmy, że to na tyle, jeszcze tylko, proszę bardzo, na sam koniec, Jade. I dobra, uwaga, to na co wszyscy czekaliśmy. Pierwsza rzecz, Rebirth.
i Mythical Hat Crate. Gdzie pierwsze? Essence Wings. Lecimy dalej. Golden Wings. Storm Dominus. Storm Dominus, aj. Ja bym chciał Crimson Dominus. To wygląda fajnie. No i Storm Dominus, dobra. Czyli mamy trzy rzeczy. Mythical. Zobaczmy. Pierwszy Storm Dominus. Zostawiłbym na trady. Tys! Ej, to jest dobre, ale... To bym mógł założyć teraz. To daje 1,5. To daje 1,5, dobra. Tak, to w takim razie już nie będzie. Czyli tak, Essence Wings. Proszę bardzo, E-Cube. A za to... Ufę, o. Proszę bardzo. I teraz zobaczmy. Tu ci oczywiście dawało tyle samo. No. No także, no to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Do zobaczenia w następnych odcinkach.